Siema, witam Was w kolejnym odcinku i drugi raz widzimy się w mojej sypialni. Dlaczego? Chyba tutaj będę recenzował, pokazywał Wam gazetki, a dzisiaj dwie nowe. Zapraszam. Okej, sprawdźmy szybko, co nam oferują takie piękne gazetki. Lego Batman daje nam Robina i deska superbohatera. Okay. Wygląda to tak. Zielona deska, fajny Robin, żółta pelerynka, taka pociechana, przyda się na pewno. No tam jedno skrzydełko, fajnie by było, jakby były dwa, ale pewnie będzie jedno. Także że możecie kupić dwa czasopisma i wtedy będziecie mieli dwa fajne czarne skrzydełka, ok? I zaraz zobaczymy coś w środku, tak? Lego Ninjago. Ok, tutaj chyba trochę ciekawiej, jeżeli ktoś lubi Ninjago. Mamy Zayna z fajną tarczą i fajną kuszą. Pamiętajcie, nie strzelajcie w innych ludzi. Okay. Dostajemy także kartę, na której mamy Złotego Kaja, edycja limitowana. Fajna, jak ktoś zbiera. Znam osoby, które zbierają i na pewno się ucieszą z tego prezentu. No i co? Zaraz zajrzymy, co mamy w gazetce. Gazetka wygląda tak. Okej, ale najważniejsze, zapomniał. W następnych numerach dostaniecie naprawdę coś fajnego, bo w Lego Batman pojawi nam się Batgirl. Świetna figurka, nie mam takiej i na pewno mi się przyda. Fajnie, że nie jest to kolejny Batman. Okay. I zobaczmy, co będzie w następnym numerze Lego Ninjago. Też mam już taką figurkę z zestawu ze smokiem, ale zakładam, że możecie jej nie mieć, więc fajnie, bo będzie szkieletowy czarownik z magicznym berłem. Mega. To jest świetna figurka, świetna maska, świetny kapelusz i świetny tors, także na pewno wykorzystacie sobie go fajnie, fajnie wygląda na półce i tak dalej. Ja już parę fotek z nim zrobiłem, jestem mega zadowolony, także na tą figurkę to ja się ucieszę. Także co? Zobaczmy, co jest w środku. Thank you.
Mam nadzieję, że gazetki Wam się podobają. Mi bardzo. Następną gazetkę Lego Batman dostajemy 27 maja. 20 kwietnia Lego Ninjago. Także to już zaraz. Także co? I ja, i mój Batman. Idziemy na kawę. Na razie. Prawie zapomniałem. Jak Wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, jakiś komentarzyk. Dziękuję i będę wdzięczny.